Siema, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie u Płato Simsów, ale mam taki mały problem, ponieważ ostatnio stworzył mi się straszny pierdzielnik w tym wszystkim, poprzez to właśnie, że Mroczny Kosiarz zajął najważniejszą parcelę w sumie w całej rozgrywce, przez co musiałam zrobić takie małe przeprowadzanko niektórych simowych postaci, rodzinek i tak, kurde, trochę lipa, no. Lipa, ale oczywiście na wstępie muszę wam bardzo podziękować, że zaangażowaliście się w moją smutną historię tego, jak Mroczny Kosiarz zrzucił klątwę na moje patosimsy. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Ale osobiście chyba nie będę nic więcej eksperymentować z tym Mrocznym Kosiarzem. W sensie zostawiam go na tej parceli tak, jak jest. No trudno, muszę to jakoś przeboleć, tak, nie ma rzeczy do nieodratowania, nie do odbudowania może w tym sensie, no bo odratować tej parceli jakoś się nie da. Przewinął się komentarz, że fajnie by było na przykład Mrocznego Kosiarza po prostu wyprowadzić z tej parceli i potem, nie wiem, usunąć tą rodzinkę czy coś, no ale obawiam się, że gdyby Mroczny Kosiarz wylądował w koszu rodzin, to po prostu gra bym się kraszowała już na poziomie otoczenia, a jeżeli nie, to myślę, że nigdy bym się już nie mogła dostać do kasa w Weronie, no bo wtedy by mi, no mówiąc kolokwialnie, grę wydupiało. Znam tę historię z Mrocznym Kosiarzem, więc nie chcę ryzykować. Nie chcę. No i przez to właśnie, że musiałam zrobić te całe migracje patosimsowe, rozwinęła się, tak myślę, nowa drama między Pippą. Te imiona są po prostu nieziemskie w tych patosimsach. Tak, bo ostatnio niestety, ale jej mamusia zginęła tragicznie, bo patodziad wpadł w szał. A Pippa ma troszeczkę takie dosłowne położenie, bo w patosimsach Czesiek Cymbał zawsze, ale to zawsze konkurował z patodziadem. Był tak jakby, no nie wiem, po prostu mu zazdrościł i tak dalej, no. To są strasznie ciężkie relacje. No wiadomo, że patodziad zawsze wygrywał we wszystkim. Ale myślę, że teraz poprzez ten jego błąd może być trochę inaczej. No bo powiedzmy, że Pipcia. Nie, to też źle brzmi. Proszę, czemu ja takie głupie imiona wymyślałam swego czasu? Teraz mam olbrzymi problem z tym. No w każdym razie ona jest jednocześnie wnuczką patodziadka. Tak jak córką Cześka. Więc zawsze próbowała tak jakby trochę neutralnie podchodzić do tego tematu, przyjmijmy sobie to. Starała się nie wpierniczać w to wszystko, no ale powiedzmy, że po tym wszystkim, że no stało się jak się stało, to przypuśćmy, że no teraz będzie po stronie starego. No bo dziadek jej zajumał matkę. To są strasznie patosimsowe historie. Chociaż w sumie gdyby... Właśnie, chciałam jeszcze zrobić jedną dramę, ale na poziomie chyba samej gry nie jest to możliwe, ponieważ jej mamuśka odwinęła dosyć niezłą kitę. Because. No, jak widać na załączonym obrazku. Jej siostra jest też jednocześnie... Znaczy nie, inaczej, zaraz. Tak, siostra jest też jednocześnie siostrą jej synów. Bo to jest strasznie skomplikowane ogólnie. No i ogólnie, no tak, no ale prawdopodobnie ona się nigdy nie zczai. No, nie może sobie biedna zajrzeć sama z siebie do drzewka genealogicznego. Więc gdyby wiedziała o tym, że jej matka zagrała tak, a nie inaczej, to może by postąpiła jeszcze w jakiś inny sposób. No ale tak to przypuśćmy, że będzie po stronie Cymbała i musimy w tym momencie jakąś taką dramę na patodziada wymyśleć. Przeprowadziłam jej do takiego naprawdę super wielkiego lokum. W ogóle
odkąd odkryłam na nowo apartamenty poprzez mój inny challenge na kanale Bez Kasy, ale na bogato, jakoś tak właśnie, kurde, uznałam, że zbyt mało korzystam z takich dobrodziejstw dwójki, jakimi są apartamenty, więc właśnie mój wybór padł na taką wywaloną chatę. Bo w sumie w innych mieszkaniach raczej byśmy się nie pomieścili tą całą pipcią i tymi wszystkimi bachoros. Więc no, to był dla mnie jedyny słuszny wybór, jeżeli chodzi o przeprowadzkę. No dobrze, to może zacznijmy od tego, żebyś w ogóle zadzwoniła do tego Cześka Cymbała, czy coś. Czy coś. Myślę, że po prostu byś przekazała tą smutną nowinę, że twoja mama, no. No, już, no. Jest dedkiem. Rozmawiaj. To strasznie widzę, że przejęta jest po tej rozmowie. Się cieszę, w ogóle zadowolona. W ogóle ciekawa jestem, czy Czesiek Cymbał w ogóle skapnął się, o kogo chodzi, bo przecież on ma tyle tych miłości, nie? Czy on się też w ogóle tym przejął? No ale przypuśćmy właśnie, że z tej rozmowy wynikło tyle, że no tak jakby Czesiek Cymbał powiedział, że spoko, nie martw się, ja już mam super intrygę na patodziada, więc tak. Logowanie do tej rodziny oznaczało tylko to, że mamy wykonać jeden durny telefon i przenieść się do willi? Nie wiem, jak to nazwać. Willi? Nie, to jakichś baraków. Do baraków. Cześćka Cymbała. Okej. I on jest tutaj. Dobra, bo z czego pamiętamy, to właśnie Cymbał przetrzymuje jedną z wnuczek patodziada z kolei. No, to jest tak jakby swoisty taki szantaż na patodziadzie, nie? Że w sumie nie wiem. O, że patociąg ma być mu uległy, bo jak nie, to coś tam z jego wnuczką. Tylko teraz pytanie, czy w ogóle patociąg będzie chciał tutaj przyjść łaskawie? Zaprosić? O Jezu, patociąg to jak zwykle jest taki uległy, taki kochany. A w ogóle jakie on ma relacje? Oni są najlepszymi przyjaciółmi? Ja myślałam, że to jakaś wielka drama między nimi była, bo oni tak właśnie jakoś. Kurde, takie skrajne rzeczy są między nimi. O! A to ciekawe mu się wylosowało. Czy posiadamy może Lamborghini? Czy coś? Czy coś? Ktoś nie mamy, tylko wodu. Lipa. To i tak tego nie uczynimy, niestety. Szkoda. Ale a widzicie, tak, ich relacje tak chyba nie do końca. Kładka, gadka, ta. W ogóle spróbujmy porozmawiać. Ciekawe, o czym oni będą gadać. Halo, patodziad. A ten o sobie gada. O Jezu, on gada o sobie i o swojej córce. Tak jakby jakaś taka intryga miała z tego wyjść. Tylko też za bardzo nie wiem, jak z tego wybrnąć. Może weź tutaj podejdź. No podejdź razem z nimi. No patrz, jak się olewa. Twój własny dziadek. No to było. To było do przewidzenia w sumie. No i co? A ten w ogóle poszedł spać. Cymbał! O, ty, co jest? Nie! No nie, to tak nie miało być, no. Co wy pierdzielacie? Nie wiem, zróbmy coś w stylu, że patodziad ma ci oddać swoje przedsiębiorstwo i w ogóle całe swoje wpływy za
swoją wnuczkę. Dzięki, Cymbał, naprawdę, że ty współpracujesz ze mną. Ej, co mu przeszkadzało? Nie! Ten Zemlu, wstawaj, debilu. Obudź się. Śpiszesz w piżamie. To jest w ogóle easy bed? Zapomniałam o tym fakcie. No niezła intryga, naprawdę bardzo dobra intryga mi wyszła, jak zawsze. Jezu, jeszcze jakieś tu duchy łażą. Oby nie. Okej, to jest na skraju. U mnie randa, czyli to mnie bardzo cieszy. To jest trochę głodne. No, cieszę się. Cześć, naprawdę cieszy mnie to, że coś mi w tym odcinku wychodzi. No. Bądź taka dobra i zrób jedzonko Czesiowi i sobie. Ty nic nie potrafisz gotować. No to chociaż ciastka Świętego Mikołaja zrób cokolwiek. Bądź trochę bardziej użyteczny. A ta jeszcze poszła wpierdzielać, ale starą sałatkę je to może. Co? Co się zdupiło? O nie, Czesiu, tutaj ty zostałaś jedyna jako najgorsza z tych króliczków, także ty musisz się poświęcić i naprawić to. Bądź posłuszna panu swemu. No weź napraw. Co to jest? Co ci się chce? Wpalnik ci się chce? Co to jest? Po raz pierwszy coś takiego widzę. Browarka? Mogę ci dać browarka, jak chcesz, proszę. Mój ulubiony mod, polecam serdecznie. Mary Mary. No, naprawisz to, o co chodzi? Co to jest w ogóle za komunikat? Po raz pierwszy to widzę. Czy jest zbyt zmęczona, żeby naprawiać? Nie, nie wiem. Oj! Nie! Bomb roczny przyjdzie! Nie, ona prawdopodobnie kitę odstawi w tym momencie. Nie, nie, nie umieraj. Nie, nie, nie. O-o. O-o. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nie, nie może tutaj mroczny kosiarz przyjść. Nie, 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 nie. Zadzwoń pomóc. Please. To tak się nie może skończyć. Nie. 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 W normalnych okolicznościach z miłą chęcią bym się ciebie wyzbyła, ale jak nie mam mrocznego kosiarza w grze, no to to jest... Nie, nie, nie. Jeszcze mam tego moda na bardziej realistyczne pożary. Co ja zrobiłam? Nie. Jesteś beznadziejna. No jedz, jedz, jest dobrze. Najważniejsze, że przeżyła. Dobra, 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 dobra. Dzwonimy jeszcze raz po pato dziada. Takiej situation. No yeah. Chodź tu. Zaproś go, zaproś go. No dobra, chociaż o tyle, że przyjdzie. No, bo mam twoją wnusię, wiesz. Bardzo bym chciał ją oddać za jakąś twoją parcelę publiczną, za jakiś twój burdeliks. Oni w ogóle... No nie cyrkuj, tak weź trochę się mu postaw, nie wiem, irytuj, kłóć się, cokolwiek. Ty właśnie ty szczurze obsrany. Wzywaj go coś tam. Serio? Jeszcze poszedł spać do tych... do obozu zagłady dla królików. Nieźle się podsumował. A, ta w ogóle do roboty. Ej, czemu ty nie masz do roboty iść? Jesteś beznadziejna. No weź, może chociaż nie wiem. Nie, nie, tutaj. Tutaj ci nikt nie da. Tutaj chodź. Żebraj o pieniążki. Dobra, już ogarnęliście dupy. To podejdź tutaj. Okej, okay. No podejdź, no, ze śmierdzielu. Dobra, jeszcze raz porozmawiaj i przedstaw mu taką sprawę, że masz jego wnuczkę i oddasz mu wnuczkę za jakąś jego parcelę publiczną albo za to, że, nie wiem, przyzna, że ty jesteś lepszy od niego, cokolwiek. No weź... No cię, no, kurde, no masz udawać jakąś niewolnicę czy coś, żeby to dziadkowi było smutno, że cię tutaj przetrzymują, a ty jeszcze tutaj sobie dupę moczysz w wannie, no to jest bardzo realistyczne. Rozmawiaj z nim. Albo inaczej.
Tak się patrzy na ciebie, tak się patrzy, tak patrzy, tak patrzy, takie, tak sobie myśli, no, no co? No mam w domu już dwie takie, po co mi trzecia? A to już nie chcę. Boję się starzygać na widok tego cymbała. Dziadek, zabierz mnie do domu. Co? Niepościelone łóżko, co ci przeszkadza, patodziad? Patodziad, jesteś niepoważny. Co tu się dzieje? Yeah. No i co? No jak zwykle twoja intryga cymbał nie wyszła, bo on nawet... O, proszę, jeszcze tylko się kłóci i się skarży. Że o, jesteś tutaj porwana, porwał się cymbał i co, zamiast kurde mu usługiwać, to jeszcze łóżko jest niepościelone. Oskarży się znowu na łóżko patociat. I co jest? Dlaczego? A to dziad, co zrobiłeś temu biednemu dziecku? To jest jakiś twój syn, czy co? Czekajcie, bo ja tu się mogę dostać z tego drzewka genealogicznego. Jezu, czemu tak wszyscy nie żyją tutaj? Co tu się zadziało i kiedy i dlaczego? Niech ktoś mi to wyjaśni. Proszę mi objaśnić to drzewko genealogiczne, bo ja już je sama nie ogarniam. On jest muszka, 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 muszka. Ona chyba była muszka. No. Ale to nie, tutaj ciebie nie ma, mordo, o co ci chodzi? Jesteś jakimś innym muszkiem. Nie wiem. O, czekajcie, tu jest. Aha. Aha. Aha, to jest bachor jakiejś twojej byłej. O, oho. To może dlatego cię nie lubi, XD. Patodziad. O co tu chodzi w ogóle? No, wszyscy biją patodziada. Albo na poduszki biją, albo biją tak naprawdę. Jakby to tak ACR zadziałało w tym momencie. ACR. Zaraz, zaraz, zaraz. Ej, do kobiet on ma wykozaczoną chemię, do mężczyzn tak jednak nie za bardzo, pomimo tego, że on też ma dużo tych miłości męskich. To chyba nie wystartuje mu. A to dalej, kurde, żebra. No nie wiem, no wszyscy zlali tego patodziada. O, mam pomysł. Napijcie się wszyscy browarów, może coś z tego wyniknie. Bo nie wiem, coś mi się tutaj nie klei w tej historii. W ogóle czemu trzymasz sobie w fiucie telefon komórkowy? Cymbał ty z bareźniku. Co jej odwali po tym piwie? No, chcę grać na konsoli, nie no, świetna, świetna interakcja, poczekajcie. Tańcz razem! Z Albertem. Co się tu zrywacie do tego łóżka? Coś ci nie pasuje to łóżeczko, ja ci pokażę jakie to łóżeczko jest fajne. Ja ci pokażę. I przy okazji pokaż władzę, że też każdy na ciebie leci cymbał, jak to jest z patodziadem. Pomimo twojego obitego ryja, to i tak wszyscy ciebie kochają. Nie! 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 Czy ja kliknęłam zamiast Barabara, to postaraj się o dziecko? Że co? Ta nawet się śmieje. Widzisz, miałaś być samcem alfa, Czesiek, a wyszło jak zwykle, że jesteś pindą i cipą do tego stopnia, że zaszedłeś w ciążę z jakimś małolatem. Cały cymbał, no, szczegóły ciąży. No. Fajnie. Oj, 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 a ta kurde biedna nie nazbierała jeszcze na chleb i chyba nam zdychnie, no ale nie może, bo mroczny kosiarz po nią nie przyjdzie. Muszę się uzbroić w jakiegoś chciałam powiedzieć patokwiatka, krowokwiatka na tą parcelę, zjedz se coś, Boże. No, no to nieźle, żeś pokazał, Czesiek, naprawdę. Nie wiem, myślę, że patodziad naprawdę może sobie z żenady pójść. I tyle. I tyle, i chyba twoja córka też będzie zawiedziona. Nieźle ogólnie.
Fajnie. No dobra, ale w sumie możemy kontynuować tradycję zbierania nowych króliczków do norki naszego Playboya, bo cierpimy na niedosyt, bo mamy tylko jednego królika, a to jest takie nie wiadomo co to jest. Bo to miał być teoretycznie ten króliczek i niewolnica. A taka jest mocno uprzywilejowana. Mam wrażenie, że ta też jest, więc muszę jej to wszystko ukrócić. Gdzie w tym momencie jest w ogóle patociat? Ale my nic nie zrobimy, bo on jest jakiś padnięty. On jest głodny i zaraz sam w sumie zdechnie. A patociat sobie moczy dupę. Nie wiem, to może ty wyjaśnij patodziadka za tego pizdeusza, jakim jest cymbał. Weź mu spierz mordę za to, że nie zależy mu na tobie w ogóle. Za te wszystkie czasy, kiedy zmuszał cię do pracy przy burdello, przy domowym i w ogóle takie inne chore historie. Myślę, że tak. Myślę, że ty lepiej się o wiele z nim rozprawisz niż Czesiek Cymbał. To chciał Czesiek Cymbał udowodnić, że jest kimś, a jest nikim. No jest kurde królikiem rozpłodowym. Nie, koniem. Nie, klaczą. Co? O nie, pali się. Ale już się zgasiło. No i fajnie. A, i ta się zmęczyła i poszła spać. Oj, 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 bo nam Czesiu umiera. Rób coś dla Czesiu. No to chyba już jest niedobre. Podaj obiad. Spaghetti, chociaż umiesz robić, to fajnie, jest progres. O, ta cierpi z głodu. O, no, 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 no. Nie, tylko żeby go duch nie przestraszył. O, on pije browara. Co mu się odwali? Uściskaj przyjaźnie? Nie, ja potrzebuję czegoś bardziej hardkorowego. Typu spróbować się, nie wiem, oświadczyć patodziadowi czy coś. O! Wita mnie. On się już znudził i poszedł. A ty już browara piłeś, żeby nakręcić jakąś taką lepszą gadkę z nim. Jak zwykle, Czesiu, tobie nic nie wychodzi. Ja pierdzielę. O, beknij w ryj. Co? Nie! 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 Co wy robicie? A jeszcze tylko ją zapłodni, to ja nie wiem co... No, a ty co? Proszę mi wynocha stąd. Co on przyszedł na jakiś ten film porno w 3D, ty co? O, chociaż nie zaciążyła chyba. Nie wiem. Na szczęście nie, ale to chyba kwestia czasu, jak ten ACR tak będzie mi szaleć. W ogóle to by się ubrał, co ty świnio. Cymbał, ale z ciebie świnia. O, ostatnie piwo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie jest bardzo dobrze, jest bardzo, bardzo źle. Bo tak. Okej. Okay. Ten jest w ciąży, tego, znaczy tą dziadek nie kocha, a ta w sumie jest takim naszym... No, robisz kasę, nie, to idź do roboty, no. Nie mogłam przez ciebie dokończyć mojej sekwencji, bo stanęłaś jak wryta. Ty tutaj jedynie masz łeb na karku, mordo i zarabiasz na ten cały dom, bo Czesiu tu już w ogóle się do niczego nie nadaje. Yeah. Zaraz. A od kogo... Ubierz się, Czesiek, jesteś obleśny. Od kogo byśmy w sumie mogli zdobyć telefon do śmierci? Bo on gdzieś był. Okej, przypomniało mi się, wiem, gdzie on był. On był w willi patodziada, tam, gdzie teraz siedzi mroczny kosiarz. No i dupa. No i dupa. Muszę liczyć na łaskę tej cygańskiej swatki, żeby Gina dała. Co ci znowu nie pasuje? No sorry, wszystkie twoje króliczki cię olały. Właśnie trzeba nowego królika tutaj kombinować. Czy masz z kimś jakieś takie spoko relacje? No tak se. Tak jakoś, kurde, za bardzo nikt cię nie lubi. Miałam wrażenie, że kiedyś o wiele lepsze kombosy zbierałeś, Czesiu.
Nawet już ze skaczem się nie lubicie. Przykre. Najbliższy NPC to jest ten Jerzy Robak. No dobrze, może być. Może zaprosimy go na randkę od razu. Czemu nie? Jerzy Robak, Jerzy Robak, Jerzy Robak. Gdzie może być Jerzy Robak? O, akurat kliknęłam na niego przez przypadek. Dom, chodź. Będzie fajnie. Zobaczysz sobie, w jakiej fajnej rezydencji mieszkam. A potem będziesz mi prał brudne gacie i sprzątał brudne kible, ale ci. Na razie to jest tajemnica. Flirtu oczaru? No jakoś tak wchodzi to wszystko, spoko. Ewentualnie zawsze możesz go wkręcić, że to jest jego dziecko XD. Nieźle. Ja pierdzielę, co się tu porobiło, to w ogóle nie miało tak wyglądać. No ja... Ale spierdzieliłam. Jak zawsze. Te patosimsy to jakieś jedno wielkie fejle. Ale jak wcześniej stwierdziłam, to klątwa mrocznego kosiarza, nikogo innego. No i co? O! No proszę, alimenty dostajesz na nią jakimś cudem. Całkiem miłe. Całkiem, całkiem. Może ona nie jest taka bezużyteczna. Okej. No jakoś to leci, powiem wam. Poczekaj, 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 poczekaj. Teraz w sumie kminie. Jeżeli ten, jakiś ten szczyl był... O nie, zbugowało mi się to. Jeżeli ten szczyl, to teraz przez przypadek zapłodnił Cześka, był jakąś daleką rodziną patodziada, to chyba sobie cymbał jeszcze pogorszył sprawę, a nie polepszył. Oj, Czesiek, Czesiek. Czy mamy już fajną randkę? Czy mamy już fajną... Czemu wyglądasz jeszcze nie 20 gorących pocałunków? Nie wiem. Dziwne, dziwne, dziwne rzeczy się dzieją. Może teraz pyknie. No już. Czy muszecie iść do wanienki? Nie. Tak, no naprawdę fajnie się zemściłam na patodziadzie, najlepiej, moim zdaniem. Ten pęż miłość w ogóle, lol. Nie, nie pożegnaj się. Ups, nie, 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 nie. No weź. No, musimy mieć jakiegoś króliczka nowego, musimy mieć jakąś pocieszajkę, tak? Nie zbłaźniłeś patodziada, tylko zbłaźniłeś się przed nim. Nic nie wyszło, to może chociaż, nie wiem, będziesz mieć jakiegoś właśnie dodatkowego sługusa. Ale lipa. No tak, no, najlepszy przyjaciel z pracy, no, no fajnie. Moim zdaniem jest git. Chociaż nie, on się jakoś trzyma. A ta patrzy, ona jest taka już zniewolona przez tego Cześka, że nawet nie widzi, że on romansuje z kimś innym, tylko o, jak on tak się całuje i w ogóle tak się patrzy na niego. Jak na jakiegoś krasza, Jezu. Ta parcela jest chora. A słońce muszę uciekać. No, jakbym tego nie zauważyła. Okej, okay, ej, zaraz do wanienki możemy z nim skoczyć i potem go zaprosić. Do wspólnego zamieszkania. Myślę, że to jest to. Dochodź to do wanienki, nim ci ten brzuch wyskoczy. Ja... Chociaż mu się chce strasznie siku. Ale tak mi się kojarzy, że przypadkiem... Bo on jest leniwy, chyba z czego kojarzę. No, czy leniwi simowie przypadkiem nie sikali do basenu? Nie wiem, ale tak coś mi się kojarzy. No dobra, no to miejmy sobie takie pocieszenie właśnie w postaci tego, że będziemy mieć nowego królika, ta w ogóle śpi i zamiast tego
że się tutaj chędożą i dosłownie pod łóżkiem w wannie, to ją bardziej wkurza telefon. No dobra. Okej, musisz go zaprosić do wspólnego zamieszkania. Cześć, hej, Czesiek czy Czesia, może podejść do telefonu. Łamacz językowy, bardzo piękny. A co nas w sumie robi? Oj, śpi, no to chyba nie. Ale sobie trochę posiedź na tej linii. No dobra, zaproponuj, wprowadź się. Ciekawe, ale w ogóle nam dam funduszy. Bo oczywiście z Czesia to jest materialna sucz. Obyś miał coś... Co, jeden Simoleon? Kierownik zmian w barze, masz coś w wyposażu. Może masz telefon do śmierci, nie masz. Fuck. A zaraz się Czesiu zbombi, gacie nam. O, zdążył, wow. Ale jest głodny, kurde, sługus. Rób coś, mam nadzieję, że chociaż nic nie umiesz robić nawet. W gastronomii pracujesz i nie potrafisz, nie masz ani jednego punktu gotowania. Ale że nada. Dobra, ej, masz tu kanapki, trudno. A ty co? W cyrku pracujesz? Chociaż nie, to w cyrku mieszkasz. O rany. Ta dobrze gotuje. Muszę ją przyoszczędzić. Tylko teraz pytanie, co robić z nią? Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Ten znowu śpi. Beznadzieja. Beznadzieja, Czesiu. Beznadzieja, mordo. Ja tobą nic nie osiągnę. Też kwiatuszki dostałeś. A gdzie w ogóle? Gdzie by te kwiatuszki wylądowały finalnie? Nie wiem, nie widzę, ich ślepa jestem. Daj serio, nie wiem. A tu! Właśnie, może nasz biznes by wypadało otworzyć. Ale tym Czeskiem zdychającym. Dobra, powiedzmy, że no, urodziłaś się w takiej rodzinie, jak się urodziłaś, to masz odrobinę przywilejów. Możesz na przykład właśnie poprowadzić ten biznes. Jestem ciekawa, czy może ktoś zbagowany przyjdzie typu pingwin na zakupy, czy coś, to by było fajne w miarę. Albo mroczny, nie, lepiej, żeby mroczny kosiarz nie przychodził. Ale przychodzi Quentinek Cacko i myślę, że to jest właśnie zwiadowca takiej tej Pipy i on chce się zorientować, jak tam intryga Cześkę. Za to Czesiek spopierdziela sobie w ciąży. Dobra. Pipka będzie załamana. W ogóle tutaj duchy są. A czemu on śpi tu? Masz swoje ładne łoże, o co ci chodzi? A ty tu śpisz z kolei. Powaliło wam się wszystkim wszystko. Odpręż się. Najgorzej, że te duchy wyszły, kurde. A miałam w planach powiększać ten nasz cmentarzyk. No i nie powiększę, nie? Bo kurde, oprócz tego kosiarza nie ma. Co ona robi? Won mnie stąd. Odpręcz się. Ten wkurzony jest, w sumie to się nie dziwię. Matka mu opowiada historię, jak to patodziad przetrzymuje jej. Jezu, już się gubię w tej historii. Czekajcie, Pipa to wnuczka. Anabel to prawnuczka. One mają... Cioteczną? Zaraz, muszę sobie to umiejscowić w czasie. Tak, tu jest linia dzieci, patodziadka. Czyli co, takie kuzynostwo? Nie wiem, jak to nazwać. Ona sobie tutaj nieźle śmiga po biznesie, nie? A tu Pipka już była wkurzona. Na patodziada, a teraz będzie chyba na starego wkurzona jeszcze bardziej. Nie wiem, co tu się robi w ogóle. Ja nie mam słów powoli. Słów brak. I w ogóle nikt nie chce kupować tych specyfików, tych alkoholi. Ale. Właśnie mam przecież modę na alkohole. W sumie możemy to wywalić. Teraz prowadzić do sprzedaży i do obrotu. Naprawdę prawdziwy alkohol. Ja to budowałam 100 lat przed pobraniem tych pięknych piwek. Myślę, że możemy tak zrobić. I to nie będzie głupie. Myślę, że nawet mogą one pójść. Co? Jak to? Dobra, to przypuśćmy, że to będą takie darmowe próbki dla klientów. Grape beer. Dupa. Biznes nie idzie, nic nie idzie w tym odcinku, jak zawsze. Czy chociaż na jakiś głupi pomysł wpadniesz? Atakuj! Co to jest? To jest wpierdol.
No i co, atakujesz go? Chociaż nie, ja bym wolała, kurde, wplątać ich w jakieś takie oświadczyny, czy coś, jakąś taką głupotę. Tak jak wtedy mi się udało w tym challenge'u bez kasela na bogato. Ale widzę, że to jest bardzo randomowe. O, i widzę, że oczywiście rozpijamy klientów. Jest, oświadcz się. Dawaj, Czechu, wstawaj, bo to jest robota do wykonania. Co? No to prawda, że od piwa się tyje, ale żeby aż tak? O. O, Czesio się pogrąża, nie dość, że z jednym zaszedł, a teraz jeszcze z jakąś małolatą się oświadczy. Lanucima! Kto? Shalomba! O, mala zapula! Mala zapula lewa! O, faj lewa! Przecież to nie twoje pierwsze oświadczyny, Czesio, my pamiętamy, albo przynajmniej ja. Ja pamiętam. Nie, dobra, ja już mam dość tego odcinka, to w ogóle poszło w jakimś złym kierunku i no jak zwykle Czesiek to fajtłapa i pierdoła, także no, ba.